Mamy. Jacek Kurski wziął ślub, a po ślubie udali się z panem prezesem na Wawel do krypty Lecha Kaczyńskiego i tam złożyli kwiat. W ten sposób jesteśmy świadkami narodzin nowej świeckiej polskiej tradycji. Kiedy byłem w tak zwanym Związku Radzieckim na budowie, tam budowaliśmy ropociąg, to wówczas był tam właśnie też taka świecka tradycja, że każda młoda para po ślubie szła pod pomnik Lenina i składała kwiaty. Bardzo mi się podoba ta nowa świecka tradycja. Jest tylko apel do pana Jarosława Kaczyńskiego, aby wybudował więcej pomników Lecha Kaczyńskiego, no żeby ludzie z Podlasia nie musieli na przykład jechać do Warszawy.